Dzień dobry, godzina 9 rano. Ja wstałem, obudziłem się. Przede mną cały dzień. Będzie koks. Ogarnięty już. Kawkę sobie dopijam. Smacznej kawusi, wiecie co? A przy okazji wstawiam nowy wypost na Instagram. I zaraz wychodzimy. Dojechałem na miejsce. Po drodze kupiłem sobie Tigerka. Ostatnio Tiger to moje paliwo. Nie wiem, czy to dobrze czy źle. No i co? Szukamy ludzi. Aktualnie idę dróżką między chaszczami. Nikt nie powiedział, że trafić do celu będzie łatwo. Na polu jest jakieś 30 stopni odczuwalne. Ja jestem, powiedzmy, że w garniturze, więc no mi jest trochę cieplej. No i co? Końcówka gra została, ale idziemy dalej. Jakby mamy godzinę, to fajnie jest podzielić to na takie bloki 20-minutowe, nie? Ten tak na ewidencji, trochę też o cięższych chwilach w biznesie, a czasami śmiesznych. Więc tak to już na samą myśl, Robert, się nawet śmieje. Tak, ja wiem, co zapytasz. Tego nie mówię. Nie. Dobra, Robert, jak to u Ciebie się zaczęło z tym biznesem? Od czego, ile lat temu? Wiesz, przede wszystkim ja nie myślę o sobie jako o biznesmenie, tylko bardziej myślę o sobie jako o inżynierze, o innowatorze, czy o kimś, kto się po prostu jara SEO i jara się komputerami dosłownie od zawsze, jakby, żeby zarysować to na linii czasu. W SEO jestem mniej więcej od 2004 roku, prawie 18 lat. Ja bardzo lubię tę branżę. Jestem w niej od zawsze, przez co bardzo dużo jej zawdzięczam, tych dobrych rzeczy i tych złych rzeczy, ale ogólnie bardzo dużo jej zawdzięczam i dzięki niej jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Też jakby ja mam taką troszeczkę wewnętrzną misję, żeby dzielić się z branżą. Dużo osób, które po prostu powiedziały, po co ja mam więcej się uczyć, po co ja mam to zgłębiać, być na bieżąco, skoro tak fajnie idzie. No na pewno pojawiło się masę innych możliwości, na przykład dobra, robiłem SEO, fajnie zarabiałem, ale teraz mogę być programistą w dużej korporacji, będę miał 20 tysięcy złotych na rękę, bo programuję w Javie czy gdzieś tam, to jest spokojne i mam wszystko wszystkich w nosie i też widziałem taką migrację. Część ludzi zaczęło się zajmować innym biznesem. Okay. Jakby się to po prostu jakby naturalnie wykruszało, natomiast ja w tym wszystkim jakby wytrzymałem tą presję i przeszedłem przez lata i teraz jakby ten future proof jest dla mnie najistotniejszy. Okej. Okay. Dobra, to tak jeszcze bym z Ciebie wyciągnął jakiś jeden błąd, bo tutaj poruszyłeś bardzo fajny i w ogóle tak z doświadczeń, przecież oboje w tej branży, znaczy ja tak w SEO bardziej marketing, social media, ale też idzie wyczuć, że przedsiębiorca ma naturalny taki problem zwykle jednak z tym czasem, jest dużo wszystkiego po prostu, tej operacyjnej pracy jest na początku zwłaszcza tak, bardzo dużo, nie? Tutaj jakby... I to jest właśnie moment, kiedy jedziemy do Biznes Labu nagrywać kilka odcinków na kanał do Jakuba. Aktualnie lecę do Kosty podpisać jakieś papiery. Godzina no, za 5:08. Mam nadzieję, że jest chociaż otwarty. Dokumenty proste podpisane, że dostałem kawkę i co? 20 czerwca badania, podpisanie umowy 1 lipca. Zaczynamy pracę.